Witam Państwa, Artur Brzychcy, Loża Dżentelmenów. A dzisiaj mamy na stole kolejne whisky z selekcji Loży Dżentelmenów. Nie chcę mówić, która to jest beczka, bo nie pamiętam, już nasta w każdym bądź razie, selekcjonowana przez Lożę. Tym razem jest to destylaria, która w Polsce troszeczkę jest pomijana. Dlaczego? Dlatego, że ma bardzo delikatne, subtelne nuty. My szukamy najczęściej troszeczkę innych, bardziej takich bardziej zdecydowanych. To jest to słowo właściwe. Wolimy, żeby było bardziej sherry, żeby było bardziej torfowo, żeby była bardziej waniliowa, bourbonowa. Tak? Natomiast tych whisky typu Glenmorey, typu Glendulan, typu podstawowy Dufftown i tak dalej, my tak nie do końca czujemy. Tak? Balvenie też ma taką zasadę. To są leciuchne bardzo spirytusy i to nie jest nasz smak. Dlatego postanowiłem pogłośnić trochę tą muzykę aromatów i smaków, bo jak wiecie już nie raz i nie dwa, jeżeli macie single malt, który jest skastrowany do tej mocy 43-46%, a jeżeli weźmiecie whisky z pojedynczej beczki, o moc tej beczki, jasne, jest mocniej alkoholowo, ale też jest więcej tego aromatu i smaku. I postanowiliśmy tak zrobić z Glenmoreyem i moim zdaniem absolutnie się nie pomyliliśmy. 15-letni Glenmorey, uwaga, finish w beczce po Chardonnay. Winny finish, bardzo ciekawy, uważam. Glenmorey akurat się dobrze z Chardonnay składa. Nie każda destylarnia i w ogóle są to bardzo rzadkie finisze. Bardzo rzadko można spotkać whisky z beczek po Chardonnay. Poza tym jeszcze chciałem Wam pokazać piękną rzecz. Zobaczcie, tu jest drewno. To jest karton z materiałem zaczepiony na magnesie. To się tak pięknie otwiera. Jest piękna historia, filozofia wytłumaczenia, łączenia whisky i beczek po winach. Jest zaznaczony region Speyside. Jest nawet rycina destylarni. Przepiękna butla. Przepiękna również na prezent. Polecam. 282 butelki na świecie i nigdy już żadnej butelki więcej nie będzie, czyli klasyczna zasada każdego single caska, czyli single malt cask bottling, tym razem od Glenmoreya. Destylacja 2004 rok, butelkowanie 2019 rok, ale początek 2019, finish w Chardonnay, tak jak już mówiłem, beczka numer 99272. Ekskluzywne butelkowanie dla Loży Dżentelmenów, to czytamy na etykiecie. I cóż jeszcze chciałem Wam powiedzieć, moc może tej whisky 52,8% to jest moc tejże whisky. Dobrze, za chwilę ją będziemy testować. Ja natomiast jeszcze do jednego tematu chciałbym wrócić. A bardzo często piszecie, mówicie o kalibracji, przyzwyczajeniu podniebienia do whisky, mówicie o aeracji, o tym, żeby czy powietrze powinno być napełnione, czy powietrze powinno się dostawać, czy nie. Te słynne zakrywki, z którymi ja, jak widzicie, nie zawsze ich używam, nawet częściej ich nie używam niż używam. Dlaczego? Bardzo dużo tego promuje Tomasz Miller, takich zagrań. Ja Tomka, pana Tomasza, przepraszam, bo nigdy żeśmy się osobiście nie poznali, przelotnie tylko na festiwalu whisky w Poznaniu. Bardzo szanuję za wiedzę, a bardzo szanuję za jego kanał i za to, co robi. Natomiast nie muszę się zgadzać ze wszystkim, co robi, i z tym się akurat nie zgadzam, ponieważ tak, jeżeli spróbujemy dla tak zwanej kalibracji innego alkoholu, innej whisky przed próbowaniem tej whisky, którą chcemy próbować, to
zmieniamy troszeczkę definicję naszego nosa i naszego podniebienia. Przesuwamy. Jeżeli spróbujemy whisky torfowej, to następną whisky, którą będziemy próbować, to już część tego torfu wytniemy. Jeżeli spróbujemy bourbonowej, mocno waniliowej, owocowej, to znowu też takie nuty powycinamy i tak dalej, i tak dalej. To jest dosyć oczywiste. W związku z tym niektórym to nie przeszkadza. Pan Tomasz może mieć na tyle już wytrenowane podniebienie, żeby tak postępować, natomiast nie radzę stosować tej zasady, bo ona nie jest dobra. Ona was lekko oszukuje. Ja nie kalibruję przy pomocy alkoholu nosa. Uważam, że dużo lepszą metodą jest 2-3 razy w tygodniu bawimy się w zabawę słowami. Ja mówię o definiowaniu nosa, a polecam wam supermarket z warzywami, owocami, bakaliami, żebyście zdefiniowali nos, żebyście zapamiętywali pojedyncze aromaty. Weźcie sobie to jabłko, gruszkę, bakalie, rodzynki, daktyle, powąchajcie, ale skupcie się na tym aromacie, tak żebyście byli w stanie go zapamiętać. Owoce egzotyczne, czy na pewno pamiętacie wszystkie te owoce egzotyczne i jakie mają zapachy? Zastanówcie się nad tym. To nie jest takie oczywiste, a na tym polega ta robota. Wy macie znać na pamięć aromaty. Użycie alkoholu, czy wam pomoże? Średnio. Dlaczego nie zasłaniam kieliszka? Ano właśnie dlatego, że nie chcę czuć alkoholu. Bo pierwsze, co mi się pod tą pokrywką zbierze, to nie zapach. Nie te tłuszcze, które dają piękne aromaty, które są w środku. Nie. Pierwsze co, to dostanę lekkie frakcje alkoholowe, które będą na samym wierzchu. Ja wlewam alkohol najczęściej chwilę wcześniej, żeby on dostał powietrza. Jak widzicie, ja nim kręcę jeszcze. Pozwalam, żeby tego powietrza tam doszło jeszcze więcej. Oblewam ścianki, żeby była cienka warstwa, która w połączeniu z powietrzem będzie mi opowiadać najwięcej. To jest sedno, a nie w tym, żeby zakryć ten alkohol. Moim zdaniem to jest bez sensu. Znowu, pan Tomasz ma taką teorię, tak chce postępować, nic mi do tego. Natomiast ja wam mówię, przynajmniej sprawdźcie jedną opcję, drugą opcję, bo moim zdaniem tak jest lepiej. Co więcej, jest to metoda, którą też nie raz i nie dwa używaliśmy w Szkocji, czy za Jana Williamsa, czy z panem doktorem Billem Lumsdenem, a czy z innymi specjalistami od whisky. W związku z tym to wcale nie jest tak, że te pokrywki muszą być. Pokrywki używamy, jeżeli mamy na stole dużo kieliszków i te aromaty zaczynają nam się mieszać. Wtedy ta nakrywka jest potrzebna w ogóle bez dwóch zdań wtedy. Tak? Ale teraz mam na stole jeden kieliszek. Wystarczy mi to. Dobrze, ale się rozgadałem, a mamy mówić o Glenmorangie z 2004 roku, selekcjonowany i ekskluzywnie butelkowany dla loży dżentelmenów. Sporo wina, sporo owoców, winogrono, odrobinę, jakaś morela, odrobina czekolady, trochę drzewa, trochę skóry.
trochę czegoś zielonego. Wiosna, świeże liście, te specyficzne zapachy. Sporo słodkich owoców, takich sporo leśnych owoców. To jest sporo leśnych owoców tutaj. Tak. Próbujemy. Na początku bardzo słodko. Słodkie owoce, ale mało definiowalne. Po czym kolejna faza, ta słodycz nam znika, pojawiają się świeże owoce, dojrzałe jabłko, gruszka, może winogrono takie zielone. Po czym to znika i następna fala, jaką dostajemy, to są orzechy. Orzechy laskowe przede wszystkim. Z odrobiną karmelu, kremu brulee, szczypta wanilii, bardzo delikatna, naprawdę. A, no i długi, długi finish. Oczywiście, że ja będę swoje whisky zachwalał, proszę Państwa, bo gdybym jej nie posmakowałby mi sample, próbka jej, to pewnie i finalna wersja by mi nie posmakowała. Natomiast też chciałem powiedzieć Państwu ciekawostkę. Jak ja dostaję sampla, bo to nie jest tak, że ja tam za każdym razem jeżdżę do szkockich destylarni, proszę Państwa, żeby na miejscu testować z beczek. Bzdura, proszę Państwa, bo tak, raz, żeby przetestować wszystkie beczki, a to bym musiał tam wejść na parę lat. To jest sprawa numer jeden. Sprawa numer dwa jest taka, że nikt mi nie da dostępu do wszystkich beczek, bo tylko niektóre beczki są wybrane na tak zwane private bottlingi i tylko do niektórych beczek jest dostęp. W związku z tym ja z tychże beczek dostaję tak zwane sample, czyli próbki po prostu i je wybieram. Ja, jasne, mógłbym pojechać i w magazynach szkockich albo w szkockim laboratorium to testować, tylko to wy, którzy kupujecie butelkę, później byście za to zapłacili. Pomyślcie o tym, no bo jak to zrobić? Na końcu bilans się musi zgadzać. Jeżeli ja dodatkowo poza przesyłką sampla w tą butelek rozmów, normalnej pracy, którą w to wkładam, musiałbym poświęcić jeszcze parę ładnych dni, żeby pojechać do Wielkiej Brytanii, do Szkocji, czy do magazynów niezależnych butlerów, czy destylarni, różnie to bywa, i na miejscu siedzieć, testować, musiałbym tam jeść, musiałbym tam spać, musiałbym się tam dostać i stamtąd wrócić. A to wszystko w funtach. To nie są małe pieniądze. Oceniam, że średnio trzeba by było wydać około 5-6 tysięcy złotych, które później trzeba by było zwrócić w koszcie butelek, prawda? No bo dlaczego ja mam pokrywać ten koszt finalnie? Tak? To jest koszt wyprodukowania whisky, wyprodukowania selekcji loży dżentelmenów. Tak by to wyglądało. Żeby likwidować takie koszta, ja czekam na sample. Czasami się nie da, czasami trzeba pojechać. Okej, zgadza się. Ale najczęściej kończymy na tym, że przyjeżdżają do nas sample. Nawet jeżeli pierwsza porcja nas nie zachwyca z danej destylarni, to wymieniamy maile, korespondujemy, czego my się spodziewamy, czego szukamy i tak dalej. I finalnie najczęściej dochodzimy do jakiegoś tam porozumienia. Natomiast, no inną sytuację mieliśmy z Glenmorangie. Musieliśmy pojechać na miejsce, ale to była czysta przyjemność. Zresztą tam na miejscu wybieraliśmy tą beczkę razem z Billem Lambsdenem, mega postacią. W związku z tym to był dla nas zaszczyt, że nas tam zaproszono i że mogliśmy razem z nim taką beczkę wybrać. Natomiast cały czas dążę do jednego, żeby Państwu powiedzieć, że jeżeli macie sampla, a pół roku później jest butelkowanie, a whisky jest finiszowana, to najpierw ją macie finiszowaną po pół roku, a potem macie ją finiszowaną po roku. Czyli to jest drugie tyle czasu. Jak myślicie, wpływa to na smak, czy nie wpływa?
Oczywiście, że wpływa i to bardzo znacząco. W związku z tym najczęściej, jeżeli próbuję sampla, to widzę, w jakim kierunku podąża, ale jak gdyby finał jest dla mnie również niespodzianką. Tak? Nie oznacza, że jest totalną niespodzianką, tylko po prostu sam nie wiem przez te kolejne pół roku, jak trwają przygotowanie, butelkowanie i tak dalej, a ile, jak bardzo ten smak się jeszcze umocni, ile tego dojdzie. A w tym wypadku naprawdę sporo. W związku z tym, tak samo jak było przy Inchmurinie, tak samo i tutaj, są to bardzo miłe i bardzo słodziusie niespodzianki. Jest to naprawdę bardzo dobra whisky. Mamy kilku takich klientów, którzy wzięli po butelce, po czym kupili po kartonie. Chociaż niestety nie jest to tania pozycja, to od razu ostrzegam. Ale na jakimś festiwalu znajdźcie nas koniecznie, przyjdźcie do nas, póki jeszcze jest. No, tak jak Wam mówiłem, to były tylko 282 butelki. I po prostu przyjdźcie i spróbujcie. A chyba, że stać Was na butle, to kupujcie butle, oczywiście, że tak. A na razie ja Was pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia w następnym odcinku. Czwartek, godzina 17:45, a w załączniku dam Wam linki do innych naszych selekcji. Pooglądajcie, a najważniejsze, popróbujcie przy jakimś spotkaniu z lożą. Do zobaczenia.